Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i kochani zobaczymy co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, cesarz. Wtorek, 6 kielichów. Środa, 5 mieczy. Czwartek, 4 kielichy. Piątek, 8 mieczy. Sobota, słoneczko. I niedziela, 6 denarów. W tle mamy arcykapłankę. Tajemnice, intuicja, wiedza, mądrość życiowa, wsparcie duchowe. Więc tutaj rak będzie naprawdę bardzo taki wrażliwy na pewnego rodzaju zjawiska, zwłaszcza jeżeli macie odkryte w sobie pewne szczególne zdolności przewidywania pewnych wydarzeń. Karty mówią o tym, uważaj na to, co komu mówisz, co komu przekazujesz, bądź dyskretna, nie chwal się wszystkim, zachowaj pewne informacje dla siebie. Może być sytuacja, że ktoś poprosi Was o zachowanie jakiejś tajemnicy, przechowanie jakiegoś sekretu, podzieli się czymś, co nie chce, żeby ujrzało światła dziennego. No i moi drodzy, arcykapłanka, uczymy się, tak? Zdobywamy wiedzę, zadajemy właściwe pytania. Jesteśmy troszeczkę niedostępni, więc raczej siedzimy w domu, zajmujemy się swoimi sprawami, niż gdzieś tam brylujemy na salonach. Co z tą piątką mieczy? Dlaczego nerwowa będzie środa? 10 buław i męcząca do tego. Tutaj mamy czwóreczkę buław i ósemka mieczy. No dobrze. W poniedziałek cesarz. Kochani, cesarz rządzi, cesarz to władza, cesarz to odpowiedzialność, pewność siebie. Więc takie energie będą Wam tutaj doskwierać, bądź raczej wspierać. Będziecie mieli dar przekonywania, będziecie emanować silną, majestatyczną energią, pewnością siebie, więc tutaj warto pozałatwiać jakieś sprawy urzędowe, będziecie przekonywujący, pewni siebie. Dopniecie swego. Rozmowy w sprawie pracy. I teraz tak, te raki, które szukają pracy, pojawi się jedna bądź nawet kilka ofert współpracy. Przyjęłabym tą drugą. Na tą pierwszą będzie zbyt dużo chętnych i może być to bardzo męcząca praca fizyczna. A chyba nie o to Wam chodzi. Może chcielibyście pracować gdzieś na uczelni, w służbie zdrowia, w edukacji. Papierkowa jakaś robota w urzędzie, w księgowości, niekoniecznie praca fizyczna, więc tutaj myślę, że możecie fajną jakąś ofertę w poniedziałek gdzieś tam w internecie bądź w prasie wyczytać, wypatrzeć. No i cesarz to właśnie urząd, być może tam poszukują jakąś osobę kompetentną na dane stanowisko, więc przemyślcie to sobie. Sprawy urzędowe pozałatwiacie. Tutaj, jeżeli chodzi o sprawę rozmowy z pracodawcą dla tych raków, które pracę mają, to jest dobry czas, żeby pokazać, że jesteście ambitni, że zależy Wam na tej pracy, ale szanujecie swoją pracę i być może szef powinien coś tam dorzucić do pensji, więc dobry dzień na to, żeby porozmawiać o finansach. Jeżeli myślicie o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, to jest dobry czas. Jesteście przygotowani na to, że czeka Was na starcie sporo pracy, ale Wy na tą pracę jesteście gotowi. Cesarz nie boi się wyzwań. Nawet bym powiedziała, im trudniej na początku, tym bardziej ten zodiakalny baran, ten cesarz jest zaangażowany, bardziej się buzuje w nim adrenalina i jakby większą motywację wtedy osiąga do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. Więc myślę, że jesteście tutaj zdeterminowani. Jaki starszy mężczyzna z znaku barana, lwa bądź strzelca może z Wami w tym dniu rozmawiać, może Wam coś podpowiedzieć, pomóc coś załatwić, jakieś tutaj sprawy
jest to osoba wpływowa, więc może mieć właśnie dojścia jakieś, gdzie być może czasami takie fajne znajomości są potrzebne. Dobrze, moi kochani. Co w stałych związkach? W stałych związkach widzę, że tutaj albo rak dominuje, albo raczek jest pod butem jakiejś osoby, która przejęła rządzę i władzę w związku. No starajcie się to jakoś... widzę taką cichą myszkę, która jest podporządkowana, która się tutaj nie sprzeciwia. Może warto porozmawiać na ten temat, że Wam to nie odpowiada i chcielibyście bardziej takiej równowagi, partnerstwa, tak? Samotne raki mogą kogoś poznać. To może być mężczyzna, nawet kilka lat starszy od Was. Może być samotnym ojcem bądź matką. Natomiast może być romans w pracy. I tu zarówno panowie, jak i panie. Być może z szefową bądź szefem. Gdzieś tam ukradkiem się spotykają. Te raki, które są w nieoficjalnej relacji, być może dlatego chcą trzymać to w tajemnicy, bo Wasz partner bądź partnerka jest osobą publiczną, wpływową, znaną i chce sobie zaoszczędzić pewnych plotek, pewnych... Wiecie, jak to prasa zaraz. Wszystko nagłaśnia, więc tak, prywatność jest tutaj bardzo ceniona. We wtorek mamy 6 kielichów. Bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju spotkania. Czas na wspomnienia, czas na nadrabianie jakichś zaległości, kontaktów towarzyskich. Możecie tutaj przyjąć bądź rozpatrzeć propozycję pracy z osobą, z którą kiedyś już współpracowaliście, bądź zastanawiacie się, czy nie wrócić do jakiegoś zawodu, którym wcześniej się zajmowaliście. Spotkanie z osobą, z którą dawno się nie widzieliście, więc tutaj wymienicie się telefonami. Na pewno może to być też były partner bądź partnerka. Wiążą Was miłe wspomnienia, z chęcią usiądziecie gdzieś na kawce, przy kawce i powspominacie stare dobre czasy. Jakaś sprawa urzędowa, zaległa, może się odezwać, trzeba będzie tutaj coś wyjaśnić. Nie denerwujcie się, sprawy uda się uregulować, ale może być jakaś tutaj sytuacja do wyjaśnienia, być może jakąś korektę trzeba w urzędzie skarbowym złożyć, być może trzeba coś dopłacić, zapłacić, uregulować, bądź złożyć jakieś wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o pracę, dobre tutaj jakby warunki pracy przedstawione, jeżeli szukacie, natomiast jeżeli macie pracę, fajne relacje, dobre takie partnerstwo, jeżeli chodzi o pomoc, o pracę w grupie, jakieś właśnie zadania na ten dzień powierzone. Miłe spotkanie po południu z przyjaciółką bądź z kimś z rodziny. Będziecie mogli sobie porozmawiać, wspominać dobre czasy. Ktoś może Wam sprawić niespodziankę, podarować coś fajnego bądź skomplementować Was. Będzie Wam bardzo miło i to jest taka równowaga emocjonalna, gdzie rak czuje się świetnie, spotyka się z miłymi ludźmi, którzy odwzajemniają jego pozytywny nastrój. Nerwowa środa. Tak jak powiedziałam na początku, uważajcie na to, co mówicie, co komu mówicie, czym się chwalicie, bo może wyjść z tego jakaś kłótnia, pojawić się też zazdrość. Męczący dzień. Może dlatego, że jest jakaś nerwowa atmosfera w pracy. Może dlatego, że zniecierpliwieni czekacie na telefon, czy dostaliście tą pracę, czy nie. Może po prostu boleć Was głowa, będziecie rozdrażnieni, wszystko będzie Was, że tak powiem, denerwowało. Ciężko będzie Wam się zmotywować do jakiegokolwiek działania, wszystko będzie pod górkę jakby szło. Gdzieś możecie ugrzęznąć też w jakichś obowiązkach, więc pamiętajcie, żeby liczyć siły na zamiary. Nie brać więcej na siebie, niż jesteście w stanie unieść, niż jesteście w stanie wywiązać się z jakichś obowiązków, bo możecie tutaj się przeforsować. Mogą być też jakieś dolegliwości związane z kręgosłupem, rwa kulszowa, jakieś problemy neurologiczne, jakieś bóle niewiadomego pochodzenia, promieniujące. Warto to skonsultować z neurologiem. W związkach może być kłótnia za to, że ktoś dużo pracuje, bądź tej pracy nie ma, więc to działa w dwie strony. Może być też ktoś zazdrosny o pracę, dlatego jest arcykapłanka. Bądźcie dyskretni i czasami powstrzymajcie się od pewnych komentarzy, zachowajcie pewne informacje dla siebie. Jak ktoś o czymś nie wie, to lepiej śpi, pamiętajcie. Nie wiem, czy to jak brzmiało to przysłowie, może podobnie, ale im mniej ktoś wie, tym lepiej śpi, więc tutaj po co ma ktoś się denerwować, martwić, dokuczać Wam z jakiegoś powodu, tak?
No przygotujcie się, żeby to będzie to męczący dzień, nie każdą sprawę załatwicie pozytywnie, trzeba będzie się o coś tam wykłócać, stawiać na swoim, czasami Wasza postawa będzie wymagała takiego czystego egoizmu, żeby po prostu no, patrzeć na swój czubek nosa, nie oglądać się na to, co ktoś sobie myśli, bądź w jakiej jest sytuacji, bo no, trzeba po prostu jakąś sprawę załatwić i no, zrobicie wszystko, żeby tutaj jakby wybrnąć z jakichś właśnie spraw, które no, ciążą, ewidentnie ciążą. Dobrze, samotne raki. Na razie przyjaźń, na razie jakieś znajomości, na razie problemy w pracy powodują, że nie macie czasu na randki, na spotkania. Ktoś może być obrażony, że nie oddzwoniliście bądź nie odpisaliście. W czwartek czwórka, kielichów czwórka buław. Siedzicie w domu i się nudzicie, bądź w pracy, nie ma co robić. Może być też tak, że no, ktoś tam się gdzieś bawi, a Was nie zaprosił, bądź Wy musieliście zostać w domu, bo na przykład jesteście przeziębieni. Co jeszcze? Ogólnie pozytywny dzień. Pogoda może wpływać na Wasz nastrój. W tym dniu dowiecie się o jakiejś uroczystości. Może ktoś będzie chciał Was gdzieś zaprosić. Ślub, komunia, wesele, chrzciny. Ewentualnie jakieś przyjęcie rodzinne po południu. Czwórka kielichów mówi o tym, że czymś nie jesteście zainteresowani. A ktoś być może chce Was gdzieś zaprosić, więc dajcie się zaprosić. A może przeprosić, może po tej wczorajszej kłótni w środę partner bądź partnerka chce się z Wami pogodzić, a Wy troszeczkę macie focha. No, jakby dla dobra ogółu dajcie się tutaj przeprosić, pogódźcie się i znowuż wrócą super relacje. Jeżeli się rozchorowaliście bądź czujecie się kiepsko, katar, kaszel, ból gardła, zostańcie w domu, bo widzę, że w piątek tutaj niektóre raki nawet będą musiały troszeczkę poleżeć w łóżku. Macie częste migreny, ból głowy, jesteście wtedy zdekoncentrowani, ciężko Wam myśleć, skupić się na konkretnych rzeczach, więc w pracy możecie być nieobecni. Natomiast jeżeli zastanawialiście się, co dalej, czy tutaj ktoś oddzwoni w sprawie pracy, tam gdzie składaliście swoje CV, tam gdzie składaliście swoje oferty, tak. I w piątek będziecie już wiedzieli, że dostajecie szansę, dostajecie to stanowisko. Nawet jak było dużo osób chętnych, Wasza oferta została wybrana. No i tak jak powiedziałam, niektóre raki będą pracować gdzieś w szkole, na uczelni, w służbie zdrowia, bądź w urzędzie, tylko raczej jest to praca biurowa, związana z dokumentami, z papierami, czyli mówię, sekretariat, księgowość, książki, tak, lektury, może biblioteka szkolna, dokumenty w sekretariacie, jakaś taka praca właśnie umysłowa, biurowa, na stanowisku właśnie prawdopodobnie administracji publicznej. Dobrze, moi kochani. Ktoś zadzwoni, kto miał zadzwonić wcześniej, więc tutaj, jeżeli czekaliście na telefon od rodziny, od, nie wiem, koleżanki, przyjaciółki, będzie ta wiadomość. Ujawni się ktoś, kto zabiega o Wasze względy. Mówię teraz do samotnych wraków, a Wy w ogóle nie zwracałyście uwagi na tą osobę, nie byliście zainteresowane bądź skupione na czymś innym. Jest ktoś atrakcyjny, kto bardzo zabiega o Wasze względy. Jest też szansa, żeby się bliżej poznać, bądź randka tutaj z tą tajemniczą osobą, która chce, żeby w dyskrecji Wasz związek był utrzymywany. No dobrze, moi kochani, powrót do zdrowia po takich dwóch dniach lekkiego przeziębienia. W sobotę widzę, że już będziecie tryskać energią, będziecie w dobrym nastroju i dobrym samopoczuciu. Nie bójcie się podejmować w piątek ważnych decyzji. Przyjdzie jakaś pozytywna informacja odnośnie spraw urzędowych bądź sądowych, na którą od dłuższego czasu czekacie. Sobota przepiękna, karta słońca, więc dzień przede wszystkim pod znakiem uśmiechu, radości, dobrego samopoczucia. Piękna pogoda, może wybierzecie się rodzinnie na spacer, za miasto, na działkę, do lasu, pospacerować, poddychać świeżym powietrzem. Zakupy rodzinne, wyjazd rodzinny, ogólnie rodzina, dom będzie dla Was tutaj priorytetem w sobotę. Dzieci, tak, żeby miło spędzić z nimi czas. Może jakieś porządki w domu, może w ogrodzie trzeba przyciąć krzewy bądź jakieś inne prace wykonać. Wielkimi krokami zbliża się wiosna.
Te raki, które szukają mieszkania, domu, nieruchomości, chcą sprzedać bądź kupić, ciekawą nieruchomość będziecie oglądać, kochani, w sobotę i będzie, ona Was tak urzeknie i pod względem lokalizacji, wyglądu, wystroju, że niektóre raki tutaj się zdecydują, kochani. Albo coś spieniężycie, bo jakiejś rodzinie przypadnie do gustu Wasz dom bądź mieszkanie, albo Wy będziecie chcieli od razu tutaj przedwstępną umowę zapisywać, bo właśnie no, znajdziecie to swoje miejsce na ziemi, jak to się mówi. Jeżeli pracujecie w sobotę, zwłaszcza mając własny biznes, zarobicie bardzo dużo pieniędzy i widzę, że tu idą do Was jakieś pieniądze. Nawet w weekend niektóre raki pracują w niedzielę. No, coś spieniężycie, a może prywatnie. Czasami sprzedajemy lodówkę, meble, coś już nam nie jest potrzebne, zmieniamy telefon, tak? I akurat w weekend ktoś podjedzie i tutaj jakieś transakcje sobie będziecie zawierać. Ktoś z rodziny może pożyczyć Wam pieniądze, coś zasponsorować, zafundować, mogą być to rodzice, mogą być dziadkowie. Jeżeli wyjeżdżacie z dziećmi, uważajcie, bo będą tutaj chciały od Was dużo pieniążków na różne atrakcje, więc jeżeli sobie na weekend gdzieś wyjechaliście, to przygotujcie się na wydatki. Natomiast w związkach harmonia, widać, że bardzo dobrze się dogadujecie, umiecie ze sobą współpracować, jest to harmonijny, zbalansowany związek, gdzie się szanujecie, doceniacie, bardzo się kochacie, więc nawet jak były jakieś zgrzyty, to już jest, że tak powiem, wszystko pogodzone. Może być tak, że jakaś rodzinna impreza szykuje się na weekend i no tutaj trzeba będzie gdzieś wyjechać, nawet może poza miasto i spotkać się z bliskimi. Coś okazjonalnie sprzedacie bądź kupicie w niedzielę. Tutaj jakieś pieniądze do Was idą. Bądź ktoś hojny tutaj Wam coś zasponsoruje. Jeżeli handlujecie w niedzielę na jakichś bazarkach, rynkach, targach, jakieś, nie wiem, no czasami są, czy jakaś giełda staroci, czy tego typu inne jakieś jarmarki, eventy, to bardzo dużo zarobicie. Tu idą do Was duże pieniądze. No i oczywiście cieszycie się, że zdecydowaliście się na konkretną pracę, więc tak jak mówię, mogą być dwie propozycje, wybierzecie tą drugą. Ewentualnie ta pierwsza tutaj od poniedziałku na jakimś urzędowym stanowisku, no będzie to trwało. Może muszą wybrać ofertę Waszą, jest konkurs ofert. Może mają tak dużo kandydatów na to miejsce, że muszą wszystkie CV przeczytać, tak, przeprowadzić te rozmowy kwalifikacyjne. Ale przyjdzie odpowiedź w piątek i macie pracę, więc nie bójcie się. Natomiast raki, które starały się o podwyżkę, tą podwyżkę dostaną. No i w związkach tutaj poprawa. Samotne raki mają szansę rozwinąć jakąś znajomość ze starszym mężczyzną bądź kobietą, która na razie będzie owiana tajemnicą. Jeżeli chodzi o zdrowie, sprawy kobiece, sercowcy, układ krążenia, no i tutaj głowa. Jeżeli często raku masz migreny, bóle głowy, problemy ze wzrokiem, słuchem, bezsenność, tak, problemy ze snem, z pamięcią, z koncentracją, skonsultuj to z lekarzem jak najszybciej, bo być może jest to jakaś postępująca dolegliwość, która zaniedbana może przerodzić się zaawansowaną, więc tutaj pilnujcie swojego zdrówka, bo zdrówko jest najważniejsze. To tyle, kochani, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie znak ascendentalny. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Do usłyszenia.